Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie na naszym cyklicznym spotkaniu. Proszę dać znać, czy jest wszystko ok z obrazem i z dźwiękiem. A w międzyczasie obowiązkowe formułki. Jeszcze raz miło mi Was jest gościć. Tradycyjnie to, co w zeszłym tygodniu rozgrywałem, dzisiaj się obijam z racji tej, że no i żałuję trochę, z racji tej, że gdy Jankesów nie ma na rynku, to no jestem poza rynkami, poza handlem. Cóż takiego handlowałem w ubiegłym tygodniu i pozycje, które zostały, niewiele tego w porównaniu z poprzednim tygodniem. DAX, który na wsparciu pojawił się popyt, zarobiono 80 pipsów, z tym, że broniono już bardzo agresywnie, co to wykres godzinny, bardzo blisko strefa oporowa po cieniu tej świecy. Po dzieniu tej świecy praktycznie jesteśmy już, przepraszam, tej świecy jesteśmy już w oporze. To też agresywne 80 pipsów wzięte. Udało się ropa i to ten niefortunna kolejność wklejona. Ropa, która z oporów z września 2014 roku były próby grania krótkich pozycji. Po tym, jak tutaj zrealizowałem swoje take profity, zaraz zobaczycie na następnym malunku. Otwarta pozycja też zabezpieczona tutaj na rynku ropy. W związku z tym, co się dzieje przecież w tej chwili w świecie, jest to ryzyko, to też świadom, że próbuję rozgrywać korektę. To dość szybko zabezpieczone, na tym zabezpieczeniu się skończyło. Wcześniejsze te pozycje i tutaj chciałbym się zatrzymać na chwileczkę dłużej. Właśnie znaczenie wsparcia oporów, gdy ostatni dołek przed szczytem i kupujący nie potrafili zrobić nowego high, otwarcie pozycji, dołożenie, przetrzymanie, w pewnym momencie weszła w stratę. Uważam to za głupotę, przynajmniej na początku handlu. No, jak pozwolić sobie na to, że mając zarobione pieniądze, wejść w stratę, skoro tutaj ma się utworzyć korekta pędząca, utworzyła się dołożenie na kolejnej świecy po objęciu Bessy, dołożenie kolejnej pozycji, no i tutaj, gdzie jest cena zamykane z palucha. To, co trzymam na dłuższy termin, dolar do liry tureckiej po tym zjeździe interwencji Banku Centralnego Turcji. Mieliśmy taki potężny zjazd historycznych szczytów. Na wykresie dziennym i tygodniowym nic się tutaj zmieniło. Jesteśmy w okolicach 13-14 lir za dolara. Dopiero wyjście powyżej tego szczytu i tutaj kolejnych da szansę na to, że będzie silniejsze odbicie w stronę 15 i 16 lir. No to jest ta pozycja, na razie sobie wisi i patrzę na nią tak naprawdę raz w tygodniu. Jak nie zobaczę jej u siebie w zestawieniu, to znaczy, że poleciał stop loss. Kontynuacja na Deutsche Banku, o tym mówiłem, zresztą przypatrzymy się dzisiaj w dalszym ciągu Deutsche Banku. Deutsche Bankowi naturalną rzeczą obserwujemy korektę, jest to dokładnie zrobiony screen dzisiaj na zamknięciu notowań. Dzisiaj na zamknięciu notowań
Tak to wygląda, korekta. Przecież każdemu impulsowi, obojętnie w którą stronę gramy, będą towarzyszyły korekty. Też po takim impulsie zeszła korekta na bardzo ważne miejsce i stąd po odbiciu, zresztą niezłych, zupełnie niezłych danych finansowych. I o tym sobie też głębiej, szerzej powiemy przy wykresie. W zeszłym tygodniu otwarty również Commerzbank, który podał bardzo dobre wyniki. Tutaj, jeżeli chodzi o Commerzbank, tutaj bardzo dokładnie się przyjrzymy w dalszym naszej analizie dzisiaj też cofnięcie, ale cofnięcie to tylko i wyłącznie do testów ostatnich szczytów, które były oporem po rozbiciu, jest testowane i zobaczymy, jak jutro będzie się to przedstawiało. Wsparcie dopiero przy 8,50. I tyle, jeżeli chodzi o to, co aktualnie mam otwarte. Zatem przejdźmy od razu do wykresów. Zanim oczywiście numerem... A mam tu i przepraszam, nie pokazałem, Arturze. Sorry, mam, ciągle trzymam. Zobaczymy sobie na wykresie, jak to wygląda. Przegapiłem. Mam tu i mam Lufthansa jeszcze. Nie wrzuciłem, sorry. Ale to sobie zobaczymy na wykresie. Ale zanim przejdziemy do kalendarza, który jest w tej chwili mało istotny, przecież tematem numer jeden jest Rosja i Ukraina. I bardzo ważne wydarzenia mieliśmy w weekend. Po pierwsze zebrała się Rada Bezpieczeństwa w Monachium. Kreml stracił swojego bardzo ważnego sojusznika, czyli Chiny, które opowiedziały się za tym, żeby nie stracić do końca kontaktów ze Stanami. Każde państwo ma prawo stanowić o sobie, a agresja Rosji jest niczym nieuzasadniona. To też napięcia tutaj, gdzie Chiny, Rosja, relacje były najlepsze od czasów zimnej wojny. No, na ile to jest granie, na ile to jest wyreżyserowane, za chwileczkę się przekonamy. Natomiast weekend był bardzo, bardzo mocny. Rosyjski prezydent w poniedziałek zwołał najwyższych urzędników, aby rozważać uznanie niepodległości separatystycznych regionów we wschodniej Ukrainie. To, co Duma wniosła w ubiegłym tygodniu, posiedzenie prezydenckiej Rady Bezpieczeństwa wypada na bardzo silny wzrost potyczek na wschodniej Ukrainie, które według mocarstw zachodnich Rosja mogłaby wykorzystać jako pretekst do ataku. Przywódcy separatystycznych regionów wydali dzisiaj oświadczenie telewizyjne, w których błagają wręcz Putina o uznanie ich za niepodległe państwa, co oczywiście cały świat zachodni nie uzna tego. Kreml początkowo sygnalizował niechęć do uznania tych regionów za niepodległe, argumentując, że faktycznie zniszczyłoby to porozumienie pokojowe ze wschodnią Ukrainą z 2015 roku. Jednak to, co działo się w weekend, to wysiłki dyplomatyczne po rozmowie Putina z Emmanuelem Macronem, który starał się wynegocjować spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych i Putina. Biuro Macrona poinformowało, że obaj przywódcy przyjęli zasadę takiego szczytu, po którym odbędzie się szersze spotkanie praktycznie z całym paktem NATO i omówienie bezpieczeństwa w Europie i strategicznej stabilności. Język Moskwy i Waszyngtonu był bardzo ostrożny i obydwie strony praktycznie nie ustosunkowały się do tego, w jaki sposób do dzisiaj, w jaki sposób ma to się odbyć. Amerykański doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan, powiedział, że administracja zawsze jest gotowa rozmawiać, aby zapobiec wojnie, ale była również gotowa odpowiedzieć na każdy atak. No i Macron razem z Bidenem
przygotowują powoli spotkanie z Putinem, jeśli pod warunkiem, że Rosja nie dokona inwazji. Biden powiedział tak w programie NBC Today, ale wszystko, co teraz obserwujemy w terenie, jeśli chodzi o rozmieszczenie sił rosyjskich, jest takie, że w rzeczywistości przygotowują się do poważnego ataku na Ukrainę. No i dzisiaj oliwy do ognia dolał rzecznik Kremla, niejaki Pieskow, który powiedział, że Biden i Putin mogą się spotkać, jeśli uznają to za konieczne, ale podkreślił, że rozmawianie o konkretnych planach szczytu jest dużo przedwczesne. Także tutaj widać również sprzeczne informacje, które napływają ze wschodniej Ukrainy. Ci separatyści, tchórze, ostrzeliwują od czwartku bardzo agresywnie. Dzisiaj już 8 ataków zrobili. Czym się zasłaniają? No to, co robili do tej pory Arabowie. Ostrzeliwują z osiedli mieszkalnych w Donbasie i w Ługańsku, żeby sprowokować Rosję, aby zaczęła, sprowokować Rosję, aby zaczęła ostrzeliwać no, cywili, krótko mówiąc, w osiedla mieszkaniowe. Na razie Ukraina bardzo spokojnie się zachowuje. Rzecznik ukraińskiego wojska Kowalczyk powiedział, że stanowiska Ukrainy były ostrzeliwane aż 80 razy w niedzielę, no i dzisiaj z rana aż 8-krotnie. Także jest tutaj ciągle napięta sytuacja i właściwie w co gra Putin, trudno w tej chwili tak na 100% powiedzieć. Najwyższy dyplomata Unii Europejskiej, czyli szef polityki zagranicznej, Joseph Borrell, z zadowoleniem przyjął perspektywę szczytu Biden-Putin, ale powiedział, że 27-narodowy blok NATO sfinalizuje pakiet sankcji, jeśli Putin zarządzi inwazję. A te sankcje będą oznaczały to, co rosyjscy ekonomiści, to co ekonomiści rosyjscy szacują, jest to memento mori dla rosyjskiej gospodarki. Wystarczy, że to co mieliśmy parę lat temu, gdzie rosyjskie banki upadały, że wystarczy, że wyrzucą Rosję z międzynarodowego obrotu bankowego i systemu BIT i SWIFT i ani sprzedaż, ani import, ani eksport nie będzie miał miejsca, zablokowane zostaną rosyjskie aktywa na Zachodzie, zarówno firm, jak i wybranych oligarchów. No i właściwie koniec. To można rządzić, to można grać. Cóż takiego, dzisiaj świetne dane popłynęły z gospodarki, z poszczególnych gospodarek europejskich. Co prawda inflacja w Niemczech zaczyna przyspieszać rok do roku do 25%, to jest inflacja producencka. W styczniu ona spadła, znaczy w styczniu również wzrosła powyżej oczekiwań, ale spadła z 5% w grudniu, czyli tutaj stabilizacja się odbywa, głównie to ceny energii grają rolę. PMI dla przemysłu i usług we wszystkich tych najważniejszych gospodarkach są na bardzo wysokim poziomie. W Eurolandzie również przemysł nieznacznie spadał, ale on spadał prawie spod poziomu 60 punktów, czyli te kosmetyczne spadki 0,3%. To samo w Wielkiej Brytanii, zarówno przemysł, jak i usługi mają się bardzo dobrze w następnych dniach. No i znowuż Ukraina będzie rozdawać pieniądze, nic ciekawego nie będzie, poza tym, że wielu przedstawicieli banków centralnych będą mieli swoje wystąpienia. To są te mikrofonki tutaj, między innymi Banku Australii, Banku Wielkiej Brytanii. Poznamy dane ostateczne z Włoch, jeżeli chodzi o inflację. Inflacja już na nikim wrażenia nie robi.
dzisiaj Amerykańcy mają, wolne, to też o jeden dzień są przesunięte dane. PMI, to są szacunki za styczeń PMI dla Stanów Zjednoczonych. Indeks zaufania konsumentów. Kilku szefów Rezerwy Federalnej w dalszym ciągu też będą się podnosić. Bardzo ważną decyzją, bardzo ważnym wydarzeniem będzie decyzja Banku Nowej Zelandii, czy podniesie stopy procentowe, które aktualnie wynoszą 0,75%. Inflacja z Eurolandu, sprzedaż Riboka bez znaczenia, wnioski o hipotekę na razie bez znaczenia. Co ciekawe, milenialsi, to młode pokolenie, które chce kupować domy, już uważają, że zakup domów w Stanach jest w tej chwili nieopłacalny ze względu na bardzo wysokie koszty kredytów hipotecznych. Czwartek, PKB, dane wstępne PKB ze Stanów Zjednoczonych, PCE Core. I na te wskaźniki bym zwrócił uwagę, chociaż one są tutaj zaznaczane tradycyjnie jako średnia i niewielka znaczność. Niewielkie znaczenie. Jest to związane z tym, że to niejako automaty narzucają. Natomiast to są te wskaźniki, na które Fed zwraca uwagę na swoje decyzje o stopach procentowych. Praktycznie, jeżeli chodzi o stopy procentowe, wszystko zostało już wycenione. Wiadomo, że w marcu zostanie to podniesione o 50 punktów bazowych, a do lipca podniesione do 100 punktów bazowych, czyli o 1% wzrośnie, do 1% wzrośnie referencyjna stopa procentowa Fedu. No i raport o zapasach ropy, benzyny, destylatów. Jak widzicie, tutaj poszczególni członkowie Komitetu Otwartego Rynku będą mieli swoje wystąpienia. No i w piątek praktycznie nic specjalnego. PKB z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, EBC, wystąpienie o 8 rano szefowej EBC, spotkanie ministrów finansów Eurolandu, poszczególne dane o inflacjach, zaufanie biznesu w Eurolandzie i tyle. Znowuż te istotne dane. Deflektor PKB, deflektor PC dla inflacji, to są dane Fedu i tyle, indeks nastrojów konsumenckich. A przyszły poniedziałek, to będziemy się zajmować przyszły poniedziałek. Natomiast na wykresie dzieje się bardzo dużo i to, co patrzyliśmy sobie w ostatnich dniach i praktycznie na każdym spotkaniu, poziom 14 800 punktów dla DAX-a, jest to kluczowy poziom. Był to kluczowy poziom, bo już nie jest. Patrząc na wykres miesięczny, od 10 miesięcy w dniu dzisiejszym, no właśnie to, co dzieje się na Ukrainie i Rosji, spowodowało to, że wsparcie, które bronione było od maja, a w marcu wychodziliśmy powyżej tego poziomu i ten cały trend, 10-miesięczny trend boczny daje sygnał jego wyłamania, to też patrząc z punktu widzenia miesięcznego, końcówka lutego i początek marca może przynieść przecenę indeksu w stronę 14 100 punktów. Ta strasząca świeczka wisielca robi swoje. To też na wykresie tygodniowym szykuje się zamknięcie poniżej 14 800 punktów. Jeżeli przyszły tydzień miałby przynieść kontynuację, to już postawimy kolejne strefy wsparcia, czyli ta formacja, szczypiec na dole. Mamy dokładnie te poziomy, jest to 14 400 punktów. I w tą stronę indeks może podążać. No i kolejny poziom 14 100 punktów do spadków. Na wykresie
minutowym możemy zobaczyć silną nerwowość, podwyższoną zmienność. To, co dzisiaj żeśmy mogli obserwować od godzin popołudniowych, i to, co działo się od rozpoczęcia notowań futuresów w nocy, gdzie broniony był poziom 14 800 punktów. No niestety po nocnych rajdach od godziny 8 bardzo dynamiczny spadek. Ten spadek z 15 200, aktualnie 15 700, czyli 500 punktów futuresy na DAX-ie tracą. No i w tej chwili intradayowo jakiekolwiek wzrosty trzeba by było poszukać dopiero na poziomie oporu 14 850, czyli to miejsce, które koresponduje z tym wsparciem blisko 14 800. Jedyna szansa na silniejsze odbicie to jest koniec pierwszej korekty, w tym podniesieniu się do góry, i tutaj właśnie w tych okolicach 14 670 trwa walka popytu z podażą. To wybicie jak na razie jest słabe. No, uważam, że bardzo silne. Że jest bardzo silne to wybicie, patrząc na wykres tygodniowy, w jaki sposób przechodzimy przez poszczególne poziomy oporów czy wsparć. No, bardzo dynamicznie i mocno. Jesteśmy poziom 14800 rozbity jedną świecą, też w ruchu korekcyjnym. Z reguły bywa to tak, że jest to testowane od spodu 14800, sprawdzenie, i jeżeli tu się pojawi podaż, możemy schodzić na niższe poziomy. Także wygląda tutaj dość skomplikowanie. Dopiero trwałe wyjście powyżej 12800 odwróci nas poziom, nas powrotem w stronę 15100, 15200. Na francuskiej giełdzie również na wykresie tygodniowym jesteśmy w tej chwili na wsparciu 6725. To, co opowiadaliśmy sobie w ubiegłym tygodniu, że te wsparcia, jeżeli no mamy tutaj lekką obronę, te wsparcia, które wytrzymają, no natomiast dzisiejszy dzień pokazał nam to, że po rozbiciu szczytu jedną świecą przez kolejne dwa dni, czwartek i piątek, byliśmy na potencjalnym wsparciu i to wsparcie zostało rozjechane w sposób bardzo dynamiczny. Teraz w ruchu powrotnym, jeżeli pod warunkiem, że 6730 wytrzyma jako wsparcie, zobaczymy ruch powrotny w stronę 6500 punktów. 7000 aktualnie w tej chwili jest strefą oporową, którą będzie w krótkim terminie trudno pokonać, i zejście poniżej 6734 otwiera drogę do kolejnego wsparcia na poziomie 6630 punktów. Włoska giełda również znajduje się w bardzo ważnym miejscu. Dołki z 24 stycznia. Zresztą to jest data dość kluczowa dla giełd. Jak popatrzymy sobie na 24 stycznia, 30 stycznia, to są bardzo ważne poziomy. Jesteśmy w tej chwili na wsparciu. Na H4 to wsparcie, które było ostatnią nadzieją byków, no, popatrzmy sobie, zostało rozbite, krótki cień, ta ukryta korekta 26250 przetestowane od spodu. No i mamy obronę końca pierwszej korekty w tym ruchu wzrostowym. No i jeżeli niestety padnie 25800, kolejny poziom wsparcia dopiero 25300 punktów. Jest to 600 punktów od bieżącej wartości indeksu. Choć nie ma dzisiaj Yankesów na rynku,
z okazji święta prezydenta. Kontrakty terminowe są notowane do godziny 19, skrócona sesja, też okolice wsparć 33 680. Jeżeli nie powstrzymają, to schodzimy do kolejnego poziomu i ten poziom, on dość istotnym poziomem jest, to jest 33 tysiące punktów, gdzie opór po rozbiciu stał się wsparciem, broniony w kwietniu, broniony w czerwcu, broniony w styczniu, znowuż 24-20 stycznia. Jeżeli to wsparcie polegnie, blisko którego już jesteśmy, 33 tysiące na celowniku Miśków. Jak rynek się zachował, to ta strefa wsparcie, gdzie mieliśmy reakcję popytową, została rozbita bardzo dynamicznie. Ruch korekcyjny powrócił 34-400, no i na świeczkach H4 kontynuacja spadków. No to też poprawiając to na H4, co mamy dołki z 27 stycznia, muszą wytrzymać napór, a wzrosty dopiero po pokonaniu 34-400. S&P 500 dokładnie zachowuje się tak samo. Układ analogiczny, wsparcie rozbite stało się oporem. Ostatni dołek, który był oporem, niestety nie wytrzymał próby czasu. Jesteśmy na niższym poziomie. No i pierwsze co, to kolejny poziom 4272 i 4220. To są te miejsca, gdzie od lipca, znowuż dziwnym trafem 24 stycznia, są bronione. 4220 do obrony. Pokonanie tego poziomu oznacza, że będzie automatycznie spadek 500 w stronę 4150 punktów. Nasdaq pod presją, pożegnaliśmy się z 14 tysiącami punktów na dobre, 14370. Na chwilę wyrzucę to, bo całe to odreagowanie, poprzecenie poniżej 23,6 zniesienia FIBO, to jest to całe popandemiczne odreagowanie. Jesteśmy na dalszym ciągu, znajduje się w strefie Bessy, bo też pokonanie dołka z 24 stycznia dziwnym trafem, 13720, to jest ten poziom. Pokonanie tego dołka otwiera drogę w stronę kolejnych dołków, 13470 i naturalnego poziomu korekty 32,8 zniesienia FIBO, 12880 punktów. Póki co powracam do tego, co miałem zaznaczone. Jest to kluczowe wsparcie. Pojawienie się popytu daje szansę z powrotem na odejście w stronę 14350 punktów. Niemniej ten tydzień nie jest pomyślnym dla spółek technologicznych. Jest to trzeci z rzędu tydzień spadkowy, no i z popytem ewidentny problem. Właśnie 24 stycznia mieliśmy tą silną akcję popytową, na razie nic się nie dzieje. Jeżeli jutro nie powstanie tu formacja wzrostowa, poziom ten jest zagrożony i preferowane będą pozycje krótkie. Na giełdzie japońskiej schodzimy dzisiaj na futuresach poniżej 26800 do kolejnego wsparcia, to wsparcie 26200. Małe spółki walczą z 24400. To całe odreagowanie, które mieliśmy, niewiele znaczyło. Na wykresie dziennym kolejne wsparcia, które broniły, zamieniają się w tym momencie wsparcie, opór. 24205, kontynuacja spadków, to do domknięcia luki weekendowej ze stycznia, weekendowej, noworocznej luki. No i znowuż
spadki do ewentualne spadki w stronę tego kluczowego wsparcia, które trzyma od maja 2020 roku, testowane na przełomie roku, czyli grudzień, styczeń, i to jest poziom 22 700 punktów. Jeżeli chodzi o wspomnianym już naszej giełdzie, kontrakty, zresztą pisałem breaking newsa, kontrakty na marcowe kontrakty na WIG20 pokonały minima z 30 listopada, te minima, które trzymały nas w trendzie bocznym. To jest trend, który utrzymywał się po rozbiciu. No i to, co odpowiadam, że ta świeca nie ma znaczenia. Rozbicie jedną świecą, sprawdzenie miejsca rozbicia, utrzymanie oporu, czwarty dzień spadkowy, 2159 punktów odchodzi w zapomnienie, kolejny poziom 2120 również w zapomnienie. Ewidentnie mieliśmy przecież poziom wsparcia na kontraktach, poziom wsparcia został rozbity i w tej chwili ewentualna korekta 2120 i pogłębienie spadków. No to popatrzmy sobie, jak zachowywały się wrześniowe kontrakty na wykresie dziennym. Jesteśmy dokładnie to, co pisałem w komentarzach, że 2200 punktów zostały rozbite, ale kontrakty czerwcowe, jesteśmy najniżej od 17 czerwca. Jeżeli ten poziom ma zostać rozbity, to 2175 już zostało pokonane. Patrzymy na cenę 2,77, na wartość 2,77, to jest to miejsce właśnie jest testowane, kolejne dołki 2039 i 2000 punktów. Czyli ten cały wzrost, który mieliśmy od marca tego roku, został już w dużej części skonsumowany, no i niestety nie wygląda to specjalnie optymistycznie. Ryzykowna aktywa, czyli Bitcoin, próbuje bronić 40 tysięcy punktów z marnym skutkiem. Jedynie niewielka reakcja popytowa, która nawet nie pokonała ostatniego szczytu, to te 4034 dolary za coś, co nie wiadomo czym jest, może oznaczać to, że zobaczymy z powrotem spadki w stronę kolejnego poziomu 36 tysięcy i 33 tysięcy punktów. Patrząc na wykres dzienny, jest to bardzo ładny układ nawrotki, gdzie po całym tym wzroście od lipca kolejne dołki stają się oporem, kolejne szczyty stają się oporem, kolejny szczyt na 4527 w tym ruchu korekcyjnym stał się oporem. Dlaczego stał się oporem? Rozbity został jedną świeczką bardzo znaczącą, raz testowane, drugi raz testowane. I w tej chwili poziom 35 600 dolarów, jest to poziom naturalny dla celownika byków oraz domknięcia tej luki, i to jest poziom 33 000 dolarów z kluczowym wsparciem. Jeżeli spadki mają być kontynuowane, ryzykowne aktywa są w odwrocie. Dla Bitcoina dość ciężkie czasy nastały w racji tej, że coraz więcej regulacji, coraz więcej krajów zakazuje wydobywania Bitcoinów. Problemy giełdy Binance, czy jak się ją tam nazywa, no i szefa związanego z tą
giełdą, tutaj spadki w dalszym ciągu są prawdopodobne. Z tym, że w ruchu korekcyjnym należałoby oczekiwać sprawdzenia dołka, który został rozbity i jeszcze nie testowany. Jest to poziom 42 300 dolarów. Nie wygląda to ciekawie. Na rynku surowców mamy bardzo ciekawą sytuację, jeżeli chodzi o rynek złota. Dlaczego tak złoto mocno rosło? No nie rosło dlatego, że Amerykanie będą podnosić stopy procentowe, bo o tym wiemy przynajmniej od kwartału. Złoto nie jest bezpiecznym aktywem, inaczej nie jest ekwiwalentem wyższych stóp procentowych. Z prostej przyczyny, lepiej kupić obligacje, które są oprocentowane, a złoto trzeba płacić dość, że za przechowywanie złota, no to jeszcze nie przynoszą żadnych odsetek. Ale ten wzrost cały złota, który mamy, to również wina Związku Radzieckiego. No to jeszcze tam komunizm głęboki panuje. 1916 dolarów, szczyt z 31 maja. Jeżeli zostanie pokonany, otwarta droga do 1965, a to złoto jest niczym innym jak bezpiecznym aktywem, jeżeli chodzi o zawirowania geopolityczne. Także dokąd, jeżeli korekta miałaby nastąpić i ten opór na 1916 wytrzymać, to należałoby się spodziewać korekty do kolejnego poziomu i już go rysujemy. Opór rozbity i nietestowany, czyli zejście w stronę 1877 dolarów. Dzisiaj na razie równowaga. Mimo że rynki akcyjne radzą sobie bardzo słabo, złoto spokojnie, z niewielką zmiennością. Po części z tym, że giełdy w Stanach są zamknięte. Giełda chicagowska, giełda obligacji, NYMEX. Te wszystkie giełdy są pozamykane, jedynie New York Stock Exchange, Nasdaq zamknięty, jedynie handlowane są do godziny 19 kontrakty futures. Bo też tutaj na wykresie H4 mamy sytuację, gdzie ostatni dołek przed szczytem broni się jako wsparcie 1887 dolarów za uncję. Mamy na H4 to takie niewielkie podejście. Stąd może się wyrysować formacja, jeżeli powstanie czerwona świeczka, formacja trójki Bessy i wtedy po pokonaniu 1886, spadamy w stronę 1877 oraz do kluczowego wsparcia 1850 dolarów. Jest to dość istotne miejsce, patrząc z punktu widzenia tygodniowego. Dzisiejsza reakcja jest bardzo umiarkowana, natomiast pokonanie 1816 z automatu nas otwiera do poziomów z września, października i stycznia ubiegłego roku, znaczy styczeń ubiegłego roku, a to jest 2020 rok, poziom 1965 dolarów. Na razie od dwóch lat, od półtora roku obserwujemy, że złoto porusza się w trendzie bocznym. W tym trendzie bocznym mamy taką podpórkę w postaci tej linii trendu wzrostowego, też na skuśkę, tak brzydko mówiąc, zejście w stronę 1877-1850, to jest to, czego można się będzie spodziewać w realizacji zysków z trzech tygodni. Ropa, której wzrosty wyhamowują na wykresie dziennym, jesteśmy w tej chwili intradayowo w bardzo ważnym miejscu, nie tyle intradayowo. Spadliśmy w piątek do poziomu 90 dolarów za beczkę ropy i w tej chwili ostatnie trzy szczyty, czwartek, piątek i dzisiejszy dzień, 93 dolary za baryłkę,
robią to, że ten kanał wzrostowy po raz kolejny jest testowany od spodu. Niepokojącym jest to, że dzisiaj jesteśmy, nie dość, że zamykamy się powyżej szczytu z piątku, to dodatkowo próba podaży została od razu zgarnięta, bo też powrót w stronę kolejnych szczytów na poziomie 95 dolarów za baryłkę oraz poziomu z września 2014 jest bardzo prawdopodobny. Na niższych interwałach, na wykresie godzinnym, widać to bardzo wyraźnie. Na wykresie H1 ta strefa oporowa, która broniona jest, skoro nie chcą współpracować, to sobie narysuję od nowa. Która jest niejako broniona, wyjście górą, czyli jak ma się odbyć rozbicie, jedną szybką, dynamiczną świecą. I to niekoniecznie dzisiaj, może to być w poniedziałek. Rozbicie, przetestowanie i odejście w stronę 95 dolarów. Jeżeli opór wytrzyma, tutaj spadki w stronę 90 dolarów za baryłkę ropy. To też wracając do tego, co pokazywałem na wstępie, że bardzo agresywnie, znaczy zamykałem pozycję w tym miejscu krótkie, bardzo agresywnie po otwarciu pozycji krótkiej z tego potrójnego właściwie szczytu, bardzo agresywnie również broniłem i słusznie, bo byliśmy na wsparciu 90 dolarów wsparcie, 93 dolary opór, wybicie górą 95, utrzymanie tego jako oporu, z powrotem spadki w stronę 90, prawdopodobne spadki w stronę 91 dolarów za baryłkę ropy. Podobnie na ropie Brent. Tutaj dokładna analogia, 96 dolarów szczyty, ojejku, nie zrobimy tego. Dołki z marca 2014 roku, 95-60, po raz kolejny atakowany, wyjście górą, to w stronę 101 dolarów za beczkę ropy Brent. Jeżeli chodzi o srebro, tutaj niewiele ciekawego się dzieje. W tym potencjalnym kanale spadkowym ciągle się znajdujemy. Kolejne poziomy zostają wyłamywane, ale nie tak dynamicznie jak na rynku złota. W tej chwili 24,20 to jest kolejny opór, jeżeli on zostanie pokonany. I dzisiaj tej specjalnie chęci do pokonywania tego nie widać. Nie będę bazgrał zbyt dużo, 24,86. Czyli to OLO, gdzie najpierw było opór, później mieliśmy wsparcie i teraz znowuż opór. I tak idąc na skos, linia, górna linia ograniczenia tego kanału wypada tak mniej więcej w granicach 24,50, 24,80. Na razie ugrzęźliśmy pomiędzy 23 dolary a 24 dolary za uncję kruszcu. Olej opałowy podąża za ropą technicznie. Przymierzam się powoli do tego instrumentu. Szczyt rozbity jedną świecą, ustawiony na wsparciu. Natomiast to, co mnie interesuje, dołek ostatni przed szczytem został rozbity i z tego poziomu 22,93 dolary będę próbował szukać krótkich pozycji. Nie wcześniej, ponieważ w ruchu powrotnym ostatni szczyt przed dołkiem po rozbiciu kolejny dołek utrzymał się jako wsparcie, czyli dopiero okolice 2,87, 2,92 dałoby szansę na lekkie
cofnięcie. Nagranie krótkiej pozycji na benzynie i jeszcze czas około 3-4 miesiące, około 2-3 miesięcy maksymalnie. Zostawmy w spokoju to, co dzieje się na surowcach. Miedź. Niewiele się tutaj dzieje. Ugrzęźliśmy pod oporem na 462. I to, co bębnimy sobie od wielu spotkań, 462 próba była wyjścia wyżej, schodzimy niżej i teraz mieć oczywiście spowolnienie. Dane chińskie pokazują, że gospodarka chińska bardzo mocno spowalnia. Dzisiaj Bank Chin utrzymał stopy kredytowe na, tam jest taka dziwna stopa, stopy kredytowe po raz pierwszy na poziomie z ubiegłego miesiąca, dwa razy obniżając stopy. Jest tu problem z budownictwem. Dane chińskiej gospodarki pokazują, że ta gospodarka powoli wyhamowuje. I cóż tu się dzieje? No, dołek rozbity jedną świecą, został przetestowany i w tej chwili ten poziom 257-262 dolary za 100 funtów miedzi stanowi dość istotny opór. Na rynku walutowym trzeba będzie pewnie poczekać, aż jankesi wrócą. Poza tym, że fund, który od 3 dni walczy z poziomem 1,3610 z trampoliną w stronę 1,37, zejście poniżej, powrót w stronę 1,35, czyli wszystko na funcie przed nami, na H4. Dopiero szansa na silniejsze odbicie po pokonaniu 1,3640. Tutaj od 10 lutego jest bardzo agresywnie broniona podaż. Martwi mnie tylko to, że słabość funta może odejść w zapomnienie. Przyczyny, te odbicia są coraz krótsze z pojawiającym się popytem. Czyli atak na 1,3640 z odejściem w stronę 1,3660 i 1,3710. Euro-dolar w marazmie pod 1,1380. Patrząc na wykres dzienny, powróciliśmy to, co tak długo trzymało nas w trendzie bocznym, wyjście w stronę 1,15. Udane połowicznie i w tej chwili każde podejście pod 1,38 od 4 dni to jest cofnięcie cieni od góry. Dzisiaj też euro próbowało radzić sobie świetnie. 1,1390 już trzeba zmienić ten wskaźnik o 10 pipsów. No znowuż zejście niżej, wsparcie 1,1280 i na razie niespecjalnie wiele się tutaj dzieje. Na rynku walutowym uspokojenie na złotówce, awersja do ryzykownych aktywów sprawiła to, że dobra sesja w Azji dała nam na kontraktach futures te bronione opory. Jedno ładne zejście, ale od godziny 9 złotówka odeszła w zapomnienie. I w tej chwili 4,050, czyli to, co tu było wsparciem jeszcze, stanowi opór. 4,07 wybicie. Będę znowuż próbował swoich sił w długich pozycjach. Na euro PLN-ie również marazmu 4,52. Ten opór wynikający ze zmiany biegunów ciągle trzyma. 4,5390 do pokonania, odejście kolejne 3 grosze na wyższe poziomy. Funt dzisiaj również zyskuje 3 grosze. Robi nam się, zresztą na parach ze złotówką robią się bardzo ciekawe rzeczy. Po pierwsze zbudowane wsparcie, po drugie opór na 5,50, a po trzecie mamy formację. Przepraszam kobiety, baba krzyczy do megafonu, stary, wyniosłeś już śmieci? A przecież stary ogląda mecz i pije piwo. I tutaj w dalszym ciągu utrzymanie popytu, odejście w stronę 4,47 i 5,50. Do tego
istotnego OLO, które trzyma od października ubiegłego roku. Jest raz popytem, raz podażą. Dane z Wielkiej Brytanii nie będą miały większego znaczenia, ale ryzykowne aktywa, jakim jest złotówka w aspekcie Ukrainy i Rosji, może być przyczynkiem do tego, że złotówka w dalszym ciągu będzie traciła. Surowce rolne to żeśmy dawno zaniedbali. Dzisiaj nie ma notowań. Giełda chicagowska zamknięta, tarcica. W aspekcie to, co dzieje się na rynku kredytów hipotecznych oraz sentymentu młodych Amerykanów co do kupna domów. No podstawowy budulec. To nie jest luka. To nie jest luka. To jest pomiędzy 2 lutego a 11 lutego, gdzie na giełdzie chicagowskiej jest prosta zasada. Jeżeli na otwarciu w arkuszu zleceń mamy różnicę pomiędzy zamknięciem a otwarciem następnego dnia wyższą niż 7%, notowania są wstrzymywane. No i tak było. I tak było, dlatego praktycznie przez tydzień nie handlowano tarcicą. Tarcica na $1340 została zatrzymana. W piątek cofnęliśmy się. Ten opór dość ładnie działa. To też tutaj, jeżeli kontynuacja spadków, i to jest fajny instrument, na który będę się już jutro chyba przysadzał, spadki w stronę $1190 oraz $1120. Dopiero wybicie szczytu da nam szansę na 1495. To też w jedną i drugą stronę powoli się tutaj już przymierzam. Na poszczególnych rynkach dzisiaj nie ma notowań 18, także jesteśmy, jeżeli chodzi o pszenicę, jesteśmy na oporze. Kawa arabika, która kolejne historyczne szczyty tłucze, a mówiłem o tym wielokrotnie, że kawa cały czas na wzrosty z racji, z racji niskiego popytu. To też tutaj na wykresie tygodniowym pokonanie tego szczytu może otworzyć nawet drogę w stronę 283 centów za funt kawy. Jak widać, dzisiaj żadne surowce rolne nie są handlowane poza cukrem europejskim. Musimy popatrzeć na indeksy walutowe i w tym aspekcie funta, gdzie funt 1018 punktów na oporze. Kolejne miejsce, tutaj strefa oporowa, może to jeszcze poprawię, żeby było bardziej klarownie, bronione szczyty 1023 punkty, ale dopiero po wybiciu tego poziomu. To, co mieliśmy, szczyt rozbity jedną świecą, przetestowany następnego dnia, popyt póki co ma się dobrze, to wyrzucamy, żeby nie bruździło. Indeks jena nieznacznie dzisiaj zyskuje i trudno cokolwiek o jenie powiedzieć, poza tym, że ryzykowne aktywa, na ryzykownych aktywach jen bardzo mocno zyskuje. To też te spadki, które od maja 2020 roku w indeksie jena spadki mogą się zakończyć dzięki bankowi Japonii, który nie chce nic zrobić ze stopami procentowymi. 19 tysięcy punktów, jeżeli zostanie pokonane, powracamy w stronę 1974. Bardzo ciekawie jest na indeksie chińskim, który znowuż znalazł się na oporze przy 1060 punktów, no jednak ciągle to OLO bruździ. I czekam na otwarcie krótkiej pozycji tej w stronę 1020 punktów. Na razie na wykresie H4 zejście. Nie udało się wybić ostatniego dołka
przed tym szczytem, natomiast no jest tu już ewidentnie z poziomu 1060 punktów jest tu ewidentnie dość silne uderzenie popytu. O, i tego też nie pokazałem na wykresie tygodniowym. Tu mam długą pozycję na indeksie dolara singapurskiego. W tej chwili, jeżeli wylecę pod tym wsparciem, to okaże się, że zarobię troszkę, ale niewiele. To wsparcie, jeżeli wytrzyma powrót w stronę 988 punktów oraz do szczytu 996. Także stop loss na razie zabezpieczony i dość dobrze działa. Na koszykach akcji media społecznościowe dzisiaj oczywiście nie handlowane. Pod presją. Ostatni dołek nadbity. Czas sprzed pandemii. Media społecznościowe są pod bardzo silną presją. Tu mamy pandemię. Nie mieliśmy co robić, no to się siedziało na Facebooku. W tej chwili regulacje, które i Meta przechodzi, Netflix. Jesteśmy w trendzie spadkowym, póki co on jest niezagrożony i tutaj spadki w stronę 4700 punktów jak najbardziej tak, tym bardziej jak cały ten wzrost od pandemii przemierzymy sobie tak FIBO, tak pi razy oko. 61,8 zniesienia FIBO na celowniku, 5100 punktów, no i czas pandemii 4350. Producenci marihuany cofają się do ostatniego dołka, ale to jest cofnięcie z piątku, także nie bierzmy tego, co dzisiaj się dzieje. Jest to piątkowe wsparcie, które nawet jutro może zostać pokonane luką. Kolejne wsparcie to jest w tym miejscu 1458 punktów. Źle narysowałem. Niech to będzie więcej precyzyjnie. Z odbiciem z powrotem w 1800 z groszami. Na rynku akcyjnym zwracam uwagę na spółki, które mają szansę, i to niekoniecznie te, które ja wybieram, mają szansę się bardzo mocno podnosić. To jest to Commerzbank, który z wykresu tygodniowego kończy okres restrukturyzacji. Jak patrzymy, popatrzymy sobie na rynek właśnie Commerzbanku. Tutaj Commerzbank i Deutsche Bank. Te dwa banki z bardzo poważnymi problemami były, tu się skończyły. Zysk Commerzbanku w czwartym kwartale wyniósł już ponad miliard euro. To też mamy tutaj takie bardzo ładne podniesienie na tygodniowym. My jesteśmy na dołkach, panowie i panie i panowie, z 2011 roku. To jest ten moment kryzysu 2008 roku. Próba odbicia, pierwsze dojście to jest w granicach 18, 19, 20 dolarów. Tu już grubość kreski ma znaczenie. No i tutaj na wykresie tygodniowym od marca ubiegłego roku podnosimy się cały czas. W tej chwili Commerzbank intradayowo, znaczy nie intradayowo, krótkoterminowo znalazł się na oporze na 9,5 euro. Jego pokonanie, odejście w stronę właśnie 11 i kolejnego bardzo ważnego oporu tutaj w okolicach 13 euro za walor. Niby niedużo, no ale jeżeli te poziomy, które malujemy, ja to już usunę, i nawet test ostatnich ostatnich dołków z 2009 roku. A mamy formację spotka, to jest to w dalszym ciągu szansa na pchanie się w stronę właśnie 19 euro za waler.
za walor, czyli jakieś 100% zysku przy dość niewielkim ryzyku. Commerzbank dzisiaj zaczął bardzo ładnie, z zyskami, no, stracił w stosunku do DAX-a bardzo niewiele. No i chciałbym wam zwrócić uwagę na spółek linii lotniczej. Niekoniecznie te, które ja wybrałem. Wybrałem pierwsze z rzędu i spółki turystyczne. Krótko podsumowując, cóż to takiego mamy? Na Lufthansie zaczynamy podróżować, spragnieni wakacji. Linia trendu spadkowego została wybita. Po przetestowaniu mamy wyższe szczyty. Po pierwsze do luki z 21 września, do domknięcia luki. Na razie tu, gdzie podeszliśmy, to mniej więcej ostatnie dołki, $8, 3 dni na razie korekty, no ale przecież takie korekty 3 czy 4 dniowe nie robią w tej chwili wielkiego znaczenia. Wsparcie na ostatnim dołku na 7 euro, no tutaj wyjście górą to kolejna bardzo fajna i ciekawa strefa oporu. To już jest dość sporo do zgarnięcia. Także mamy pierwszą spółkę, która ma szansę wzrosnąć dzisiaj. TUI jest przeceniane, ale ciągle w kanale wzrostowym. TUI pokazało również bardzo dobre perspektywy w swoim raporcie kwartalnym, gdzie lato tego roku sprzedaje się bardzo dobrze. No a ograniczenie, praktycznie znoszenie ograniczeń covidowskich, spragnieni podróży i wakacji, właśnie szansa, że spółki lotnicze, spółki, w ogóle wszystkie spółki, które są związane z turystyką, mają szansę na fajne odbicie. Chciałbym również pokazać American Airlines, który po pokonaniu szczytu na $17 znajduje się na razie pod oporem, ale patrząc na wykres tygodniowy, to jest pandemia i gdy podróże powrócą z pandemii, zwróćmy uwagę, a na białe tło zrobię, zwróćmy uwagę na to miejsce, gdzie opory stały się wsparciem i znowuż wsparciem. Czyli jest tutaj szansa nawet do poziomu powrotu do poziomów sprzed pandemii, czyli to jest około $30 za papier. Tylko i wyłącznie informacyjnie, na co zwrócić uwagę, bo sam moment wejścia w pozycję jest bardzo, bardzo istotny. Banki również mają się dobrze, gdzieś tu miałem ten, no i czy bank to już żeście widzieli, gdzie jest ten, Air France KLM, jest w trendzie bocznym i znowuż pandemia, podróże zanikają i czekamy na wyjście z boczniaka. Tutaj wsparcie, kolejne wsparcia są bardzo ładnie widoczne. 4 euro na okrągły rachunek, 3,90 oraz 3,82, no i kluczowe wsparcie na poziomie 3,64. Powrót, i mieliśmy już takie ataki w listopadzie ubiegłego roku w stronę 4,84. No i jak popatrzymy sobie znowuż na pandemię, gdzie no, linie lotnicze dostały bardzo mocno w kość, choćby nawet powrót do 10 euro, to zysk do ryzyka. To jest ryzyko, to jest potencjalne. No ale po drodze, jedźmy po kolei. 6 euro, 6,50 oraz 8 euro. Tutaj zysk do ryzyka to jest, no oczywiście w dłuższym okresie. Jest to ciągle szansa na bardzo silne zyski stuprocentowe. Z lewarem robi to swoją robotę na wykresie miesięcznym. To, co obserwujemy na DAX-ie od maja ubiegłego roku,
opór i wsparcie się broni. To też są dobre miejsca w tych okolicach do podkupywania tego papieru i na szczyty z lutego ubiegłego roku. Kochani, wszystko z mojej strony. Te podpowiedzi, które były, no banki w dalszym ciągu są na dobrej drodze, szczególnie banki, które będą zyskiwały na wzroście stóp procentowych. To są te sektory, na które warto w tej chwili zwrócić uwagę. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Oczywiście Ukraina tematem numer jeden. Nie ma tutaj żadnej wątpliwości, że właśnie Rosja, Ukraina będą rozgrywały karty na klasach ryzykownych aktywów. Dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się. My spotykamy się ponownie we wtorek. W poniedziałek, przepraszam.